Witam Was wszystkich serdecznie, tu Szymon Wasiak, trener kolarstwa. W dzisiejszym nagraniu chciałem pomóc Wam podjąć decyzję, czy tak naprawdę potrzebujecie trenera. I nie tylko, bo równocześnie chciałem Wam naświetlić pewne rzeczy, na które zwracać uwagę przy wyborze odpowiedniego trenera dla Was. Moim zdaniem wszyscy, którzy nie chcą tracić i marnować swojego cennego czasu. W przypadku zawodowca będą to zawodnicy, którzy ścigają się już kolejny sezon, powielają te same błędy lub może nie wiedzą, że powielają te same błędy, ale robią cały czas to samo i oczekują lepszych rezultatów. Właśnie Albert Einstein kiedyś powiedział, że właśnie ludzie robiąc przez cały czas to samo oczekują lepszych rezultatów, które tak naprawdę nigdy nie nadchodzą. Czyli trenujemy z sezonu na sezon, gdzieś tam 2-3 lata temu przyniosło to jakieś pozytywne skutki i myślimy, że następny rok będzie lepszy, bo może się uda. Nigdy tak nie będzie. Jeżeli nie będziesz miał trenera, który będzie mógł spojrzeć na to wszystko świeżym okiem, to tak naprawdę nic nie zmienisz w swoim treningu. Jeżeli chodzi natomiast o amatorów, przypadek jest ten sam. Czyli osoby, które nie chcą marnować swojego czasu. Jeżeli jesteś amatorem, masz pracę, rodzinę, powiedzmy jeszcze jakąś drugą pasję i poświęcasz się kolarstwu, czyli treningu kolarskiemu, również nie chcesz marnować powiedzmy tej godziny lub dwóch godzin dziennie, które masz przeznaczone na trening. Bo oczywiście możesz kupić sobie plan treningowy przez internet, znaleźć go na każdej stronie internetowej, powiedzmy, która się specjalizuje w treningu kolarskim, ale czy ten trening będzie dobry dla Ciebie, nigdy nie wiesz. Czyli tak naprawdę znowu grasz na loterii i myślisz, że ten trening na Ciebie zadziała. Bardzo często spotykam się z tym, że na stronach internetowych oferowane są, powiedzmy, 3 różne pakiety treningowe. Pierwszy pakiet dla zawodowców, czyli będziesz otrzymywał plan treningowy co tydzień. Będziesz otrzymywał wskazówki odnośnie suplementacji. Będziesz otrzymywał wskazówki odnośnie diety. Będziesz mógł kontaktować się z trenerem codziennie. Co jeszcze tam często jest zauważane? Badania wydolnościowe, wszystko. Pakiet drugi półamator. Będziesz mógł otrzymywać plany treningowe co 2 tygodnie. Kolejna opcja, będziesz mógł z trenerem kontaktować się raz w tygodniu. I tym podobne rzeczy. I trzeci pakiet jest to, otrzymasz miesięczny plan treningowy. Czyli jest to bardzo prymitywna metoda treningu, bo tak naprawdę sprzedaje Wam ktoś plan treningowy miesięczny, który on już jest tam ułożony, on sobie leży, on tak naprawdę nigdy nie będzie ułożony pod Was, więc tak naprawdę, jak już wcześniej Wam powiedziałem, losujecie z kuli los i albo ten trening zadziała, albo nie. Ten cały podział na pakiety treningowe to jest jedna wielka pomyłka. Jeżeli chcecie wybrać ten pakiet trzeci, czyli sam trening, sam plan treningowy lub znaleźliście na stronie gdzieś plan treningowy, który chcecie sobie ściągnąć, równie dobrze możecie pojechać na trening, jeżeli macie w swojej okolicy jakiegoś zawodowego kolarza, a bardzo często zdarza się tak, że jest gdzieś tam w pobliżu. Pojedźcie z nimi na trening, podpytajcie się, jak trenować, i oni na pewno Wam powiedzą,
takie podstawowe wskazówki, co robić, żeby być mocniejszym. I tutaj tak naprawdę taki plan treningowy gotowy, ściągnięty z internetu będzie działał w ten sam sposób. Więc tak naprawdę unikajcie gotowców ściąganych z internetu i unikajcie właśnie tych trzecich pakietów, które tak naprawdę nie wnoszą nic do waszego rozwoju. Jeżeli porównacie trenera do nauczyciela, to w dużej mierze pozwoli wam wybrać dobrego trenera. Wybierajcie trenerów, jakbyście wybierali nauczyciela. Jest ważne, aby edukować zawodnika. Jeżeli ja na przykład miałbym zawodnika i prowadziłbym go przez 3-4 lata i po 3 latach lub nawet po 2 latach ja musiałbym mu przepisywać cały tygodniowy plan treningowy czy cały miesięczny plan treningowy, to ja bym to uznał jako swoją porażkę trenerską. Dlatego, że oznaczałoby to jedno. Nie nauczyłem go nic. Tak naprawdę rola trenera po pewnym czasie przeistacza się w rolę tak zwanego konsultanta. Czyli tak naprawdę zawodnik wie, co dla niego jest dobre, jest w stanie ułożyć ten taki podstawową strukturę treningu dla siebie, jest w stanie dać swego rodzaju wskazówki trenerowi, co było dla niego dobre, co było dla niego źle, i na podstawie tych informacji trener jest w stanie mu pomóc w dalszym rozwoju. Jeżeli zawodnik się niczego nie uczy, to tak naprawdę rola trenera jest zbędna. Więc zawsze nie bójcie się wymagać od waszego trenera informacji na temat danej jednostki treningowej. Czyli nie wykonujcie treningów jak małpki, czyli ktoś wam mówi, że macie robić to i wy to po prostu powtarzacie, powielacie, tylko domagajcie się informacji na temat danej jednostki treningowej lub metody, którą wasz trener stosuje u was w treningu. Musicie unikać tak zwanych TDF-ów. Jest to moje określenie na tak zwanego trenero, dietetyko, fizjoterapeutę, czyli gościa, który wie wszystko. Gość naprawdę uważa, że ułoży wam plan treningowy, dobierze wam dietę i dodatkowo jeszcze położe wam, jeżeli będziecie mieli jakąś kontuzję, ogólnie będzie was masował, Bóg wie co jeszcze. Unikajcie również magików. Jest to kolejne określenie dla trenerów, którzy na przykład mówią wam, że w 5 miesięcy poprawicie swoje FTP o 80 watów. Tak? Czyli osoby, które wyznaczają wam wasze gole lub cele, przepraszam, cele do osiągnięcia, które w ogóle nigdy nie zostaną osiągnięte. Prawdziwy trener dobierze wam wasze cele, które będą osiągane lub minimalnie będą wykraczać za możliwość osiągnięcia, czyli coś, co nie będzie was demotywować, gdy dotrzecie już do tego punktu i powiedzmy coś wam się nie uda osiągnąć. Czyli jeżeli ta różnica będzie mała w osiągnięciu, to tak naprawdę nie dojdzie do kompletnego załamania, tylko będzie was to jeszcze mobilizować do tego, żeby w końcu ten cel osiągnąć. Mam nadzieję, że poruszyłem tutaj w tym wideo dość ważne kwestie, które będziecie brali pod uwagę przy wyborze waszego trenera, które pomogą wam podjąć właściwą decyzję. Bo ja wiem, że to nie jest łatwe, wybór trenera, a nawet samo zdecydowanie się na współpracę z trenerem nie jest łatwą rzeczą, bo każdemu z zawodników gdzieś tam chodzi po głowie, że przydałby się trener, chętnie bym podjął z kimś współpracę, ale tak naprawdę kogo wybrać nie do końca wiadomo, więc mam nadzieję, że chociaż trochę ułatwiłem wam tą sprawę i będziecie mogli właśnie bazować na tych informacjach, które wam dzisiaj powiedziałem i będziecie mogli dokonać słusznego wyboru. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie i do usłyszenia następnym razem.